Witam. Dzisiaj bym chciał przetestować, właściwie zrobić eksperyment, który zawsze mnie ciekawił, a nigdy tak na 100% nie miałem pewności, czy dzieje się tak, czy nie. Otóż mam tutaj karnister i trochę benzyny i zawsze mnie ciekawiło, czy jak rozleję benzynę na asfalcie, tak jak to na filmach robią, czy ta benzyna się zapali. I dzisiaj właśnie będzie polegał, dzisiejszy eksperyment będzie polegał na przetestowaniu tego. Rozleję tu trochę benzyny. O, niedużo. Oczywiście w pogotowiu mam gaśnicę, mam i wodę, także w razie czego będzie czym to gasić. Ale jestem ogólnie w bezpiecznym miejscu. Nie ma tutaj nic, co mogłoby się zapalić tak od razu. Także eksperyment będzie przeprowadzony bezpiecznie. No ale tak jak mówię, jestem sam ciekaw, czy zapali się, czy się nie zapali. Powiem tak, pali się. Faktycznie się pali. Trochę później nagrywanie załączyłem. Oczywiście płomień tu był większy. Zorientowałem się dopiero po chwili, że nie nagrywa się kamera. Natomiast rzuciłem tylko jedną zapałkę i zaczęło się to palić. Także to nie jest mit. Benzyna się faktycznie pali. Jest to materiał łatwopalny. I da aż strach, że jakbym rzucił taką zapalniczkę do baku, to by mi się całe auto spaliło. Myślałem, że to jest taka nieprawda, że to jest science fiction naciągane takie na filmach. Natomiast się pali. No to na to wychodzi, że też prawdą jest to, że podobno ropa się nie pali. Także jeżeli chodzi o benzynę, to wszystko tutaj jest tak, jak to pokazywali w filmach. Wypaliło się to, co się miało wypalić i pali się.